Jest z nami pani Małgorzata Mycel. Dzień dobry, pani Małgorzato. Witam serdecznie. Co dzisiaj zobaczymy? Jaki koncert państwo przygotowali? Dzisiaj usłyszymy koncert pod tytułem Wieloma językami. Będzie można usłyszeć 13 piosenek w różnych językach obcych. Pojawi się 8 języków. A jakie języki? No nie wiem, czy to nie ma być niespodzianką, bo chciałam, żeby tak, żeby publiczność w trakcie naszego koncertu zgadywała, jaki język usłyszała. Tak. Jak długo trwają przygotowania? Ile osób weźmie udział w koncercie? Dosyć długo, myślę, że z 3 miesiące na pewno, bo była właśnie ta warstwa tekstowa, była bardzo trudna do opracowania. Nie wszyscy posługują się jakby biegle tymi językami, którymi będziemy śpiewać, więc był proces nauki. Więc myślę, że z 3 miesiące. Ile osób w koncercie? To jest bardzo trudne pytanie. Nie wiem, może jest Tomek. Wiecie, ile osób weźmie w koncercie udział? Nie liczyłam nas. 10 albo 11? Młodzież chętnie bierze udział w tego typu przedsięwzięciach? Tak, zdecydowanie. To jest już nasz chyba trzeci koncert w tej konwencji, że łączymy właśnie pracę na zajęciach wokalnych i na zajęciach muzycznych i po prostu przygotowujemy taki projekt jakby, tak, kończący się koncertem finalnie. I to jest trzeci raz i myślę, że to jest bardzo fajna formuła i że młodzież się świetnie w tym znajduje i bardzo fajnie pracują. Po prostu jest jakaś gratyfikacja, tak? Wiedzą, że pracują po coś. Uczymy się różnych rzeczy, ćwiczymy, ale wiedzą, że nastąpi ten punkt kulminacyjny, czyli koncert. Młodzież musi być uzdolniona muzycznie i jednocześnie poznać tekst w języku obcym, jak pani wcześniej już powiedziała. Tak. No to oczywiście nie zawsze jest ta trudność, ale przy tym koncercie rzeczywiście była też trudność językowa do pokonania. Jeśli chodzi o uzdolnienia, no to każdy może przyjść na takie zajęcia, naprawdę, ponieważ wiadomo, że są osoby bardziej obdarzone i te obdarzone mniej, ale nawet te obdarzone mniej, jeśli pracują, to naprawdę mogą się dopracować fajnych efektów. Organizatorem koncertu jest oczywiście Fundacja Otwarte Serce, pod której patronatem dzieją się te zajęcia i wokalne, i muzyczne. Czyli efekt jest dzięki Fundacji Otwarte Serce. Dziękujemy bardzo za spotkanie i zapraszamy na koncert. Zapraszamy, tak. Dziękuję bardzo.